Czasem, kiedy zamykał swoje uschnięte powieki, staruszek był w stanie zobaczyć prerię ze swej młodości. Trawy skąpane w świetle księżyca. Mógł poczuć i usłyszeć delikatne wąsy wiatru smagające jego ciało. Ale to było dawno temu. Czyż nie? Czasem, kiedy śnił, zapominał o tym, że był stary i pędził susami przez te pola, wręcz wrzeszcząc, emanując tą podstawową radością istnienia. Byli tam inni, młodzi, tak jak on w swoim śnie. Ich twarze były rozmazane, lecz tak rozdzierająco znajome. Czuł się źle z tym, że ich zapomniał. Później znów się budził ku widokowi skorodowanych, metalowych murów jego więzienia. Technicznie rzecz biorąc, nie był nijak związany z tą celą. Mógł ją opuścić w każdej chwili. Musiał po prostu wstać i wyjść. Ale poza nią świat zmienił się w coś obłąkanego, zbyt jasnego, zbyt skomplikowanego. Jakby był zaprojektowany, by dezorientować go i oszałamiać. Palące białe światła, losowo ułożone powierzchnie w zawrotnych interwałach, nawet powietrze zdawało się topić i dusić. Nie było aż tak źle, gdy po raz pierwszy przywieźli go do tego ponurego miejsca. Albo może to on się zmienił? Jego zdolności rozproszyły się, wnikając w zduszające je ściany. Więc tu został. Próbował znaleźć ostoję w fantazjach, tracąc teraźniejszość, tak jak gdy stracił tak wiele w przeszłości. Ale to otwarte prerie stawały się coraz trudniejsze do przywołania z własnej woli. Zamiast tego krążył po niekończących się, pokręconych korytarzach, gdzie drzwi uginały się pod zgnilizną i mrokiem, a wilgotna pleśń kapała z sufitu. Zastanawiał się, czy to już była ruina jego własnego umysłu, czy może tylko sobie to wyobrażał. Kiedyś był młody, pomyślał. Przypomniał sobie jego matkę, rodzeństwo. Choć w jego umyśle mylili mu się oni teraz z jego własnymi dziećmi, z ich zabawami między drzewami na otwartych preriach. Nauczono go jak polować. W tych czasach zdobyczy było w bród. Nie w bród, pomyślał. Po prostu łatwiej dawało się złapać. Jego matka przywlekła mu taką jedną starą, obszarpaną, ale żywą, żeby pokazać mu, jak się poluje. A jego bracia i siostry wraz z nim szarpali ją, póki nie wstrząsnął nią ostatni spazm i zgasła. Czy ona myślała? Zastanawiał się. Czy ona czuła? Czy rozumiała, że była stara i nie mogła się już dłużej bronić? Nawet wtedy jego plemię nie było zbyt wielkie. Nie liczyli więcej niż 20 członków. W tych czasach zdobycze były inne. Ich kości były długie i grube. Nosiły skóry innych zwierząt. Ich kły i pazury nie były żadnym zagrożeniem dla długich ramion jego plemienia, ale czasem posiadały one inne kły, zrobione z kamienia, które dzierżyły w dłoniach. Były to ostre, błyszczące rzeczy, które rozdzierały skórę. Wtedy zdobycz się zmieniła. Mniejszy, chudszy rodzaj zdobyczy, z większą ilością kamiennych zębów niż pozostałe. Z początku plemię wciąż polowało na tamtych głupków. Chudsza zdobycz również polowała na głupków, nie po jedzenie jednak. Lecz przez to między nimi ubywało zapasów zdobyczy. Ten nowy rodzaj trudniej było złapać i upolować. Odgrodzili się w norach, które potem ustąpiły miejsca rojom. A okropne, krzyżujące się gałęzie, dokładnie prostopadłe do siebie, sprawiały, że oczy jego plemienia mokły, a ich żołądki burczały, gdy na nie patrzeli. I mieli oni płonące światło, jak błyskawica, lecz skondensowana w wiązance z gałązek. Nadal się rozwijali. On w końcu znalazł małżonkę. Zorientował się, że jeśli się postara, to umie przypomnieć sobie krągłości jej ciała, jak wtedy, gdy leżeli razem. I mieli dzieci, które szalały po równinach, jak on kiedyś. Lecz zdobycze jeszcze bardziej się rozwijały i umacniały. Wyglądało na to, że im więcej ofiar gnieździło się razem, tym trudniej było przełamać ich szyk, by potem przejść do świata mroku,
który pozwalał im na przechodzenie przez ściany i podłogi do ich rojów. Otoczyli swoje roje bieżącą wodą. Kiedy po raz pierwszy się w niej zanurzył, zapamiętał to zajmujące umysł poruszenie. Posmak tego, jak miał wyglądać cały świat. W jaki sposób dał się złapać? Myślał przez chwilę, że nie mógł już sobie tego przypomnieć, a wtedy zarysy historii wypłynęły z jego umysłu. Czy były one prawdziwe? Któż mógłby rzec? Był sam, być może przez dekady. Ostatni członek jego plemienia, nie mógł teraz sobie przypomnieć, czy była to jego małżonka, czy któryś z jego potomstwa, zniknął pewnego dnia, zupełnie jak reszta. Czasami pocieszał się myślą, że może jeszcze żyje. Potem zastanawiał się, co to w ogóle oznacza. Nie życzyłby tego nikomu, tego rozpadu, tego niezrozumiałego uwięzienia. Ani jej, ani żadnemu członkowi jego plemienia. Pamiętał, że obudził się pewnego dnia głodny. Bardziej głodny niż kiedykolwiek w swojej egzystencji. Ocknął się z hibernacji na drzewie, na którym żył i zszedł na dół. Rój zdobyczy gnieździł się w centrum wzgórza na dalekim krańcu rzeki, która staruszkowi zdawała się być o wiele większa w jego dzieciństwie. Zdobycz piła z niej, zdał sobie z tego sprawę pewnego dnia, dawno temu, a ich rój tysięcy wyczerpywał ją. Gdyby wyschła, co by mu pozostało? Zbliżył się, poruszając się ponad i przez ziemię, którą oni oznaczyli bliznami ich wysokim złotym nasieniem, wysysając z niej życie. Rój był większy niż zapamiętał, bardziej oślepiający. To przez blask, który zdobycz produkowała, by oświetlić sobie noc, należącą niegdyś do jego plemienia. Odbijał się on od dużych, płaskich powierzchni, będących dlań całkowicie nienaturalnymi. Tylko jedna, pomyślał. Potrzebował tylko jednej. Potem mógł ponownie zasnąć. Znalazłby sobie jedną z jaskiń, które zdobycz zrobiła pod ich rojem i zasnąłby. Zadrżał, mijając zimne, żółte światło. Tutaj, przy skraju roju, wciąż mieli otwarte obszary wokół każdej nory, choć muskali światłem trawę tak dokładnie, że prawie nie zostało nic. Przypomniał sobie widok jednej z nich. Mała, delikatna, widoczna w jego umyśle. Staruszek zaczął się ślinić. Obserwował ją dniami. Czekał na moment, kiedy opuści bezpieczne stado. W tych czasach to bardzo ważne kilka chwil. Tak zaciekle strzegły swoich młodych. Wtedy, gdy biegała niedaleko swojej nory, zabrał ją. Długie ramiona zacisnęły się, a palce wpalały się w jej mięso. Szybkie ukręcenie karku. Tak wiele razy już ćwiczone. I już jej nie było. Nie mógł czekać na dogodny moment, by się ukryć. Jego głód był zbyt silny. Jego pozostałe zęby już gryzły miękkie tkanki nosa i uszu. Nawet wtedy, gdy obejmując małe ciało, kurczył się w cieniu linii drzew. A potem światło. Potem ból. Zdobycz znalazła go godziny później, jedzącego pozostałości dziecka. Zaświeciła swym światłem wprost w jego oczy. Na staruszka padły ciosy, miażdżąc go. Poczuł coś, co trafiło jego ramię. To błyszczące coś oplotło jego nadgarstek i przywiązało do drzewa, a zdobycz odeszła. Próbował wycofać się na pola jego umysłu, jednak zimne żelazo trzymało go w miejscu. Znalazł sposób na ucieczkę przed nim, później, jednak było to już po tym, jak umieścili go w celi w centrum labiryntu. Potem białe płaszcze przyszły do niego i zabrały go. Światło stało się jaśniejsze, ból bardziej intensywny. Nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia. Umierał. Tak myślał, każdego dnia głodując coraz bardziej. Gdy był młody, widział starszego człowieka umierającego z głodu. Zabił on innego członka plemienia i nikt nie dzielił się już z nim jedzeniem. Jego członki zapadły się, a jego skóra stała się niby uschnięty liść. Przez długi czas miał nadzieję, że jego pobratymcy przyjdą, znajdą go, uratują go przed tym upokorzeniem. Ale nie ulżą jego głodowi. Wiedział to. Nie podzieliliby się z nim ich jedzeniem. On stał się tym staruszkiem i popełnił grzech. Nie pamiętał już powodu, dla którego zaatakował większego mężczyznę. Czasy stały się trudne, a zdobycz rzadka,
a ten drugi zawiódł plemię. Przyszło mu do głowy później, że ów starszy mężczyzna mógł być jego ojcem. Staruszek przypomniał sobie gapiów, twarze rozmazane i zmieniające swój wyraz, obserwując, jak uderzał większą mężczyzną o podłogę i wsadził dłoń w jego czaszkę, poruszając palcami, nim upłynęło z niego całe życie. Ale on nie był lepszy. Jego ludzie chudli i zostawiali go po kolei, by znaleźć bogatsze tereny łowieckie gdzie indziej. Teraz był sam. A wraz z mijającymi latami w metalowej celi, staruszkowi przyszła do głowy potworna myśl. Jestem ostatni. Kiedyś te kreatury w białych płaszczach nie dezorientowały go. Jego umysł był czysty, a myśli ostre. Nawigował sprawnie przez labirynt poza jego celą. Kiedyś. Lecz nie teraz. Teraz tułał się samotnie przez nieprzeniknioną, stalową ciemność. Ból jego żołądka przytłaczał to, co z niego zostało. Straciłem wszystko, pomyślał. Straciłem wszystko. Drgnął, gdy zorientował się, że w swojej rozpaczy dryfował coraz dalej od swojej celi. Dalej niż kiedykolwiek. Gnijące korytarze umysłu zniknęły za nim, a on znalazł się w, jak przypuszczał, świecie realnym. Jednak nie przypominał on zupełnie labiryntu, który widział wcześniej. Tutaj powietrze było tak świeże. Jego płuca wypuściły powietrze gwałtownie, jakby przez ten cały czas był zahibernowany w lodzie. Znajdował się w małej, przypominającej tunel przestrzeni, takiej jak norybor suków czy lisów, ale o ostrych narożnikach i metalowej strukturze, w stylu pasującym do zdobyczy. Pod nim przebłyskiwały światła. Zdał sobie sprawę, że widać przez nie świat białych płaszczy, czysty i nieskazitelny. Jednak coś było nie tak. Czerwone światło jakby hipnotycznie kołysało się tam i z powrotem. Białe płaszcze biegały, spiesząc się, by następnie zostać zastąpionym przez innych, w niebieskich, twardych czapkach, z determinacją wypisaną na twarzy. Wtem poczuł to zapach zranionej zdobyczy, tak bogaty, tak przepełniający jego pamięć, ale tak boleśnie odległy, że aż zastanawiał się, czy aby nie wyobraził go sobie sam, tak samo jak wielu innych rzeczy. Jednak poczuł go ponownie. Staruszek poruszył długimi, czarnymi kończynami i uniósł się tak wysoko, jak tylko mógł, obdartymi nozdrzami wciągając świeże, zimne powietrze. A jego uszy, głuche jak na nie, wychwyciły ten dawno zapomniany okrzyk, bełkotliwy zbiór sylab, niemal ludzkich, gdy ofiara pokrzykiwała z bólu i strachu. Ślina skapnęła ciężko na jego uschłą brodę, a suche, stare oczy zwilgotniały na nowo, kiedy przypomniał sobie szpik, krew wciągającą w różowe, soczyste mięso, zupełnie jak za dawnych czasów. Bez wątpienia białe płaszcze zabiorą mu ten kąsek, tak jak zebrali go wcześniej. Nie obchodziło go to. Nie było w nim wystarczająco dużo tego starszego człowieka, by go to obchodziło. Mógł tylko się poruszać przez prześwity światła w kierunku blasku. Staruszek przybył, kap, kap, kapiąc korozją po ścianie.